Dzień dobry. Witam Państwa na dzisiejszym webinarze nowoczesnej firmy Jak uniknąć kosztownych błędów we wdrażaniu IT. To, o czym będziemy dzisiaj mówić, to oczywiście nie cała problematyka umowy wdrożeniowej. Problematyka umów wdrożeniowych jest obszerna, tak jak same umowy. Z reguły są to dosyć rozbudowane dokumenty zawierające wiele postanowień prawnych. Wybrałem trzy tematy, które pokazują typowe pułapki dotyczące wdrożeń. Po pierwsze, pewne problemy związane z dokonywaniem odbiorów, szczególnie drażliwa kwestia w relacjach pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, jeżeli praca nie jest wykonana należycie lub są wątpliwości co do zakresu prac, jakie powinny być wykonywane w ramach tego, co jest przedstawione do odbioru. Drugi problem, również dosyć wąski, również dosyć fragmentaryczny, to kwestia prawa autorskiego i rzeczy, o której się rzadko myśli i rzadko mówi. To znaczy, czy jeżeli nie nabywamy praw, a uzyskujemy licencję na korzystanie czy to z oprogramowania zewnętrznego dostawcy, czy to z oprogramowania, które wykonuje nam wykonawca w ramach procesu wdrożenia, możemy liczyć na trwałość tego, co dostaliśmy. Czyli innymi słowy, czy nie może się nagle okazać, że w przypadku, w którym chcemy zrezygnować na przykład z serwisu niesolidnego dostawcy, okaże się, że on nam za chwileczkę wypowie umowę licencyjną i zostaniemy tak naprawdę z niczym. I wreszcie trzecia grupa kwestii, kilka problemów związanych z odpowiedzialnością. Pewna grupa kwestii bardzo ogólnych, raczej zachęta do zastanowienia się dla Państwa nad tym, jak formułować postanowienia dotyczące odpowiedzialności. I jeden problem ciekawy, a szczegółowy, związany z sytuacją, w której ze względu na pewne działania zamawiającego możemy ponieść nieciekawą odpowiedzialność. Jak zwykle przy prowadzeniu szkoleń dotyczących wdrożeń pojawia się problem zgodności interesów. Ja zazwyczaj, jeżeli obsługuję prawnie, od strony prawnej wdrożenie, zazwyczaj jestem po stronie zamawiającego. W związku z tym tych z Państwa, którzy są z firmy IT, przepraszam, że czasami sercem jestem po stronie kontrahenta, a to nie zawsze po jego stronie jest racja. Takie mam już skrzywienie zawodowe. Zresztą wśród Państwa, wśród słuchaczy zdecydowanie przeważają potencjalni zamawiający. Zaczniemy całą prezentację od krótkiego przedstawienia, czym jest umowa wdrożeniowa z punktu widzenia prawa i jakie tam się pojawiają świadczenia, jak ona jest kwalifikowana, to będzie nam potrzebne do dalszego wywodu. Później mówimy te trzy zagadnienia. Proponuję i sugeruję, by Państwo bezpośrednio zadawali pytania za pomocą czatu w trakcie prowadzenia webinaru. Spróbuję w sposób interaktywny na nie odpowiadać. Myślę, że taka forma i taka formuła ułatwi zarówno prowadzenie mnie prezentacji, jak i Państwu słuchanie szkolenia. Mamy trzy różne grupy tematyczne, które są wynikiem stosunkowo krótkiego czasu, jakie mamy na ich zaprezentowanie. W związku z tym, żeby się wszystko nam nie pomieszało, myślę, że będzie to rozwiązanie skuteczniejsze. Proszę Państwa, zaczynamy wobec tego prezentację. Co zazwyczaj się dzieje w przypadku wdrożenia? Z czym mamy do czynienia? Z jakimi świadczeniami wykonawcy z reguły mamy do czynienia? No, najpierw, i to jest pierwsza rzecz, która jest z reguły nieprzyjemnym zaskoczeniem dla prawnika, który po raz pierwszy ma do czynienia z umową wdrożeniową. Pierwszą rzeczą, którą musimy wykonać już po podpisaniu umowy, jest sprecyzowanie, co tak naprawdę będziemy robić. Z reguły początek wdrożenia, ewentualnie przedmiot odrębnej umowy, czasami też się takie rozwiązanie stosuje, to przygotowanie dokumentacji wdrożenia, przygotowanie analizy przedwdrożeniowej, czasami przy prostszych wdrożeniach przygotowanie jakichś specyfikacji, ustalenie tak naprawdę, co będzie właściwe, co powinno być w danym przypadku wdrożone. W naszych warunkach, na naszym rynku wdrożeniowym z reguły
wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, z reguły nie przygotowuje infrastruktury technicznej do wdrożenia. Jest to z reguły odpowiedzialność po stronie zamawiającego, który na podstawie odrębnej umowy zapewnia sprzęt najpierw do prac wdrożeniowych, później do działania systemu, ale to jest też ten moment, w którym musimy zastanowić się gdzieś na etapie, czy to już tworzenia analizy przedwdrożeniowej, czy tuż po wykonaniu analizy przedwdrożeniowej, aby zapewnić infrastrukturę do dalszych prac. Dalej to samo wdrożenie, samo mięso, tak? Czyli gro prac wykonawcy nad wdrożeniem systemu, przygotowanie systemu do eksploatacji, wykonanie modyfikacji jakiegoś systemu standardowego, dopisanie dodatkowych modułów, parametryzacja systemu, implementacja w nim określonych procesów biznesowych, jeżeli wdrażamy na przykład ERP-a. Główne prace testujemy, odbieramy, przekazujemy go do eksploatacji. Odpowiadają temu świadczenia wykonawcy, czyli innymi słowy, najpierw on ma wykonać analizę przedwdrożeniową, później zrealizować samo wdrożenie, przygotowując w ramach tego dokumentację, przedstawiając to odbioru, my dokonujemy odbioru, uruchamiamy. Na tym etapie gdzieś najpóźniej powinny nam się pojawić kwestie praw autorskich, no i wreszcie później jest zazwyczaj przez pewien czas realizowane wsparcie po starcie produktywnym, później przekazanie już systemu do serwisu i świadczenia gwarancyjne. Także mamy gdzieś tam pewien proces, na który składa się bardzo wiele etapów, bardzo wiele świadczeń o bardzo różnym charakterze. No i pojawia się teraz jedno podstawowe pytanie, co to jest za umowa, tak? Czy jak ją powinniśmy zakwalifikować z punktu widzenia przepisów prawa cywilnego? Odpowiedź jest z jednej strony dosyć prosta, z drugiej strony nie do końca odzwierciedla to, co się dzieje, czy też to, co możemy przynajmniej na pierwszy rzut oka przeczytać w umowach proponowanych przez wykonawców. Duża część wzorów, które funkcjonuje w obrocie, stara się traktować, czy też przynajmniej nazywa świadczenia wykonywane przez wykonawcę usługą. W rzeczywistości w umowie mamy, bardzo często to jest umowa o świadczenie usług wdrożeniowych, tak? Raz spotkałem cudowną definicję, że usługą, tak z dużej litery pisaną, jest każdy rezultat pracy wykonawcy, co jest raczej bardziej pasującym do umowy o dzieło. Tak naprawdę decydować będzie charakter świadczeń stron. Zdarzają się wdrożenia, chociaż w praktyce one raczej należą do mniejszości. Zdarzają się wdrożenia, w przypadku których rzeczywiście możemy mówić o świadczeniu usług. Zdarzają się przypadki, kiedy ktoś po prostu dostarcza nam pracowników na zasadzie time and materials i tymi pracownikami niejako sami sobie robimy wdrożenie. Jeżeli jednak ktoś ma, mówiąc krótko, najpierw napisać analizę przedwdrożeniową, oczywiście przy naszej współpracy, po drugie wdrożyć określony system informatyczny, to z reguły będą to świadczenia, które raczej charakteryzują umowę o dzieło, a nie umowę o świadczenie usług. Pojawiają się tam z reguły i są dosyć prawdopodobne elementy umowy o świadczeniu usług. To będą, nie wiem, elementy jakiegoś doradztwa biznesowego, pewne kwestie związane z na przykład serwisem, jeżeli on jest w jednej z umowie uregulowany, czy szkolenia pracowników, tak, to jest taki charakterystyczny element, który trudno przypisać do umowy o dzieło, bo trudno zobowiązać kogoś do wyszkolenia pracowników, a jedynie do tego, żeby przysłał dobrych wykładowców i przeprowadził zajęcia. Ale zazwyczaj w typowej sytuacji dominują świadczenia, które są charakterystyczne dla umowy o dzieło. I w tych sporach sądowych, które się pojawiły, które dotyczą umów wdrożeniowych, taka kwalifikacja jest najczęściej spotykana. O ile orzecznictwa dotyczącego na przykład praw autorskich programów komputerowych mamy niewiele, o tyle orzeczeń Sądu Najwyższego również dotyczących umów wdrożeniowych zaczęło nam się pojawiać dosyć dużo. I jeżeli pojawia się spór dotyczący kwalifikacji danej umowy, świadczeń wynikających z danej umowy, to najczęstszą odpowiedzią sądu jest, że jest to umowa o dzieło z elementami umowy o świadczenie usług. Jest to umowa
mieszana, tak, tak to się pięknie nazywa, w związku z tym stosuje się do niej przepisy kodeksu cywilnego dotyczącego takiego typu umowy nazwanej, który jest w przypadku dominujący. Czyli na przykład, ponieważ zazwyczaj przeważają przepisy dotyczące umowy o dzieło, to stosujemy przepisy umowy o dzieło dotyczące rękojmi, dotyczące odpowiedzialności, odstąpienia od umowy i innych tego typu okoliczności. W umowie wdrożeniowej z reguły, nie zawsze, ale z dużym prawdopodobieństwem będziemy mieć też do czynienia z pewnymi świadczeniami, czy też pewnymi elementami podlegającymi ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jeżeli wykonawca wdrożenia coś ma zakodować, mówiąc krótko, jeżeli jego świadczenie nie sprowadzają się do prostego uzupełnienia plików konfiguracyjnych czy parametryzacyjnych, ale coś tam dodatkowo pisze, jeżeli tworzy dokumentację, z dużym prawdopodobieństwem będziemy mieć do czynienia z pracą, której rezultat podlega ochronie na podstawie ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W związku z tym należy na tą podstawę, którą są przepisy kodeksu cywilnego umowy o dzieło, nałożyć dodatkową warstwę wynikającą z rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych regulujących umowy autorskie. Przepisy ustawy są dosyć specyficzne i warto o nich pamiętać z tego powodu, że bardzo silnie uprzywilejowują one twórcę. Przy czym jest twórcą, już przepraszam, jest pytanie. Odpowiadając na pytanie, tak, można odstąpić od nich w całości na podstawie przepisów umowy o dzieło. Cytowane na slajdzie orzeczenie dotyczyło właśnie takiego sporu i dokładnie takiej sytuacji, jakiej pani pisze. Umowa miała świadczenia charakterystyczne dla zarówno umowy o dzieło, jak i umowy o świadczenie usług. Pojawił się problem, czy można odstąpić od niej na podstawie artykułu 635 Kodeksu Cywilnego. Wykonawca pozostaje w zwłoce tak dalece, że nie jest prawdopodobne, że może wykonać, że wykona zobowiązanie w terminie. W ocenie sądu odstąpienie jest możliwe przez zamawiającego i dotyczy całości umowy, a nie tylko części świadczeń. Z reguły proszę też pamiętać, że nie możemy sobie tej umowy tak podzielić, bo jest to pewien dosyć kompleksowy zestaw świadczeń stron, wykonawcy i zamawiającego. Szkolenia, które są oczywiście usługą, tak, nie mają sensu bez istniejącego systemu. W związku z tym trudno powiedzieć, czy mogłyby one funkcjonować oddzielnie. Raczej nie. Można się jedynie zastanawiać nad skutkami odstąpienia od takiej umowy, mianowicie kwestią tego, czy jeżeli na przykład była wyodrębniona w umowie kwota na szkolenia, a dochodzi do odstąpienia od takiej umowy, to czy tutaj wykonawca zobowiązany jest do zwrotu również wynagrodzenia uzyskanego z tytułu przeprowadzenia szkoleń? Z reguły dobrym pomysłem jest zastanowienie się, i to zastanowienie się przez prawników łącznie z biznesem, jak podejść do kwestii zakończenia umowy wdrożeniowej, jeszcze zanim się ona rozpocznie. Chodzi o to, żeby zastanowić się, na którym etapie, jakie mamy ryzyka i w jaki sposób je zaadresujemy. Inaczej będzie wyglądać sytuacja, nie wiem, odstąpienia na etapie wykonania analizy przedwdrożeniowej, że ona da rezultaty bardzo różne od oczekiwań. Inaczej, kiedy będzie zgodna z oczekiwaniami, ale na przykład przerośnie finansowo realizacja wdrożenia zamawiającego. Wariantów jest tutaj bardzo dużo. Przepisy ustawowe kodeksu cywilnego warto przeglądnąć, tak? Zobaczyć, które zachowujemy, które możemy wyłączyć, których na pewno nie damy rady wyłączyć, bo mają charakter bezwzględnie obowiązujący i uzupełnić je ewentualnie przypadkami umownego prawa odstąpienia z określeniem najlepiej skutków wykonania tego uprawnienia. Jest to taki najbardziej delikatny i nieprzyjemny, bo można tam najłatwiej zrobić błąd, element, ale warto to zadanie odrobić.
Pojawiła się prośba o powtórzenie wątku ze szkoleniem, kiedy wynagrodzenie jest oddzielnie wskazane. Chciałem tylko wskazać jedno, że jeżeli w umowie nie określimy skutków odstąpienia od niej, na przykład zakresu zwracanych świadczeń, to pojawi nam się problem taki. Mieliśmy świadczenia o charakterze dzieła, które możemy zwrócić, tak, z punktu widzenia zamawiającego. Mamy też świadczenia o charakterze usługi, których zwrócić nie możemy. No bo nie można zwrócić tego, że ludzie uczestniczyli w szkoleniu. Jeżeli pojawia się taki problem, to możliwa jest argumentacja ze strony wykonawcy taka. Drogi zamawiający, ja ci oczywiście muszę zwrócić wynagrodzenie, które dostałem za na przykład wykonane już etapy umowy, od których ty odstępujesz i wykonaną tam pracę programistyczną, która polega na zakodowaniu jakiegoś kawałka kodu, ale już nie zwrócę ci za szkolenia, bo ty nie możesz zwrócić tego, że twoi pracownicy uczestniczyli w szkoleniach. To jest powód, dla którego przy dosyć złożonych świadczeniach, przy tej, czy jeżeli ta część usługowa ma dużą wartość, warto określić skutki, nawet powtarzając czasami regulację ustawową, skutki odstąpienia od umowy w przepisach, w postanowieniach umownych. Proszę Państwa, obiecałem trzy bloki tematyczne i musimy odrobinkę przyspieszyć narrację. Pierwszą sprawą jest i pierwszym elementem, gdzie może pojawić się konflikt pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, jest procedura odbioru prac. To jest ten moment, kiedy wykonawca mówi sprawdzam, a kiedy zamawiający mówi sprawdzam, a wykonawca ma coś rzeczywiście przedstawić. Zazwyczaj ta procedura przebiega następująco. Wykonawca coś przedstawia do odbioru, tak? Zamawiający sprawdza lub też wspólnie strony sprawdzają, przeprowadzają określoną procedurę testową, czasami jest to sformalizowane, czasami nie. Dokonywana jest weryfikacja wykonywanych prac i albo na tym etapie wracamy się do punktu pierwszego, bo się pojawiły jakieś nieprawidłowości i po ich usunięciu z powrotem pojawia się kwestia przedstawienia prac do odbioru, albo akurat zamawiający stwierdzi, że wszystko jest ok i przechodzi dalej. Proszę Państwa, wszystko jest dobrze, jeżeli mamy zasadniczo dobrze poprowadzony projekt i jeżeli mamy wdrożenie, które da się wykonać. Gorzej, jeżeli na przykład w trakcie realizacji prac okaże się, że ktoś popełnił błąd. Może to wyglądać w bardzo różny sposób. Z jednym z przypadków, z którym miałem kiedyś do czynienia, był przypadek dotyczący wdrożenia systemu bankowego w banku mającym dosyć specyficzne cechy organizacyjne, bardzo nietypowe dla rynku i będące troszkę odzwierciedleniem naszego systemu bankowego. Nie mogę mówić, jakie są to cechy, ponieważ wskazywałoby to dosyć wyraźnie na bank. Wybrany został do wdrożenia jako system centralny banku system informatyczny w producenta, który nie realizował jeszcze wdrożeń centralnych systemów bankowych w Polsce, a ściślej zrealizował tylko jedno wdrożenie dotyczące dosyć małego banku internetowego. W trakcie analizy przedwdrożeniowej tak naprawdę okazało się, że na etapie wdrożenia należałoby przepisać 1/3 systemu. To jest bardzo dużo. Należałoby wprowadzić tak dużo zmian w czasie implementacji systemu, że prawdopodobieństwo dobrego, sprawnego działania i realizacji wdrożenia w założonym terminie było niskie. W takiej sytuacji, kiedy przy najszczerszej chęci obu stron nie bardzo jest jak poprawić to, co się wykonało, bo to jest po prostu z założenia błędne, pojawia się problem, co dalej. Tak? Strony grają w różne strony, strony grają różną grę. Jeden chce się wycofać z umowy i nie zapłacić, czyli zamawiający. Wykonawca chciałby przynajmniej dostać pieniądze za część wykonanych prac. W tym przypadku pojawiają nam się dosyć często spotykane zagrywki,
na które warto uważać w umowach i na które warto zwrócić uwagę przy ich podpisywaniu. Pierwszy przypadek jest następujący. Proszę wyobrazić sobie następującą sytuację. Bardzo wiele metodyk zaleca dokonywanie odbioru przez komitet sterujący, no bo wykonawca wie, co zrobił, zamawiający też wie, co zamówił, w związku z tym strony powinny sobie razem ładnie współpracować, żeby osiągnąć rezultat, a w związku z tym w idealnym świecie powinny ładnie i gładko przeprowadzić odbiór. Niestety, jeżeli przyjmiemy sobie proste założenie, że wykonawcą, że skład komitetu sterującego obejmuje osoby wyznaczone przez obie strony. Przyjmiemy, że komitet sterujący musi podjąć uchwałę o odmowie przyjęcia, o wezwaniu wykonawcy do usunięcia usterek lub przyjęciu. Jeżeli jednocześnie założymy sobie, że uchwały komitetu sterującego podejmowane są jednostronnie i milczenie zamawiającego, czy też milczenie komitetu sterującego przez określony z reguły dosyć krótki czas uważane jest za przyjęcie pracy bez zastrzeżeń, to można sobie wyobrazić sytuację taką, że ktoś głosując regularnie przeciw, na przykład wezwaniu wykonawcy ze strony, członek komitetu sterującego ze strony wykonawcy, ktoś głosując zdecydowanie przeciw na przykład wezwanie wykonawcy do usunięcia usterek albo przeciw odrzuceniu wykonanej pracy, poprzez paraliż tak naprawdę decyzyjny komitetu sterującego doprowadzi do milczącego przyjęcia pracy, która tak naprawdę przyjęta być nie powinna. Proszę Państwa, to nie jest rozwiązanie teoretyczne, to nie jest dywagacja teoretyczna. Tego typu postanowienia można spotkać w standardowych wzorcach co najmniej dwóch dużych firm IT działających w Polsce. Z reguły bez skrupułów się z nich, bez większych oporów się z nich wycofują, natomiast jest to element, który trzeba skojarzyć patrząc się na tryb dokonywania odbiorów, przesunięty gdzieś daleko postanowienie milczące przyjęciu i jednocześnie tryb podejmowania uchwał o przyjęciu. Ten element, zresztą ta kwestia czysto organizacyjna jest dla tych z Państwa, którzy są prawnikami, najłatwiejsze do wyobrażenia sobie jako, nie wiem, procedura decyzyjna w spółce. Jeżeli piszemy umowę spółki, tak, jeżeli przewidujemy, że może w pewnym momencie pojawić się konflikt wspólników, na przykład przy okazji chęci wyjścia jednego ze wspólników ze spółki, to powinniśmy tak napisać procedurę, nie wiem, oferowania, odkupu udziału, wyjścia ze spółki, aby w żadnym momencie ona się nie zablokowała. Tak samo powinniśmy postąpić w sytuacji, w której mamy kolegialne odbiory. Musimy przeanalizować tę procedurę punkt po punkcie z punktu widzenia wyłapania tych elementów, które mogą nam zablokować skuteczne na przykład wezwanie wykonawcy do usunięcia usterek. To nie zawsze musi być kolegialność podejmowania decyzji. No wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy na przykład przewidziane, że odbioru dokonują członkowie komitetu sterującego ze strony zamawiającego, natomiast członkowie komitetu sterującego ze strony wykonawcy mają jedynie głos doradczy. Z tego punktu widzenia super, bo uchwała o odbiorze lub też uzależnienie odbioru od określonych zmian może zostać na pewno podjęta, ale z kolei gdzieś tam dochodzi do blokady na etapie zwołania posiedzenia komitetu sterującego, ponieważ na przykład na zwołanie komitetu sterującego niezbędna jest zgoda zamawiającego, a zgoda wykonawcy, a ten jej na przykład nie udziela lub też nie potwierdza udziału w posiedzeniu. Innymi słowy, zachęcam Państwa i to jest ta pierwsza i dosyć czasami bolesna pułapka, która może się pojawić w umowach wdrożeniowych, do przejścia procedury odbioru, myśląc w sposób najbardziej paranoiczny i myśląc, że druga strona będzie tak złośliwa, jak to tylko się da, w celu wyłapania ewentualnych elementów, które mogą blokować skorzystanie przez zamawiającego z jego uprawnień na etapie odbioru. Proszę Państwa, drugim problemem, który może się pojawić w przypadku, czy też na etapie procedury odbioru, jest problem formy umowy i zastrzeżenia formy poszczególnych dokumentów.
Swego czasu w umowie o analizę przedstrużeniową spotkałem się z następującym postanowieniem. Prawdopodobnie prawnik, który to pisał, wpisał to z rozpędu, ale zrobił się z tego praktyczny problem. Mianowicie było przewidziane uprawnienie dla zamawiającego oczywiście do wezwania wykonawcy do usunięcia usterek, usunięcia nieprawidłowości w wykonaniu analizy przedwdrożeniowej. Problem polegał na tym, że tam gdzieś na końcu postanowienia była taka króciutka wzmianka, że wezwanie musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Ponieważ wezwanie do usunięcia usterek, odmowa przyjęcia, przyjęcie są jakimiś oświadczeniami woli ze strony zamawiającego, no, niezachowanie przepisanej formy skutkuje tym, że one będą nieważne, ponieważ w analizie przedrożeniowej też był element milczącego przyjęcia po bezskutecznym upływie czasu, w którym zamawiający mógł wezwać do usunięcia usterek, a oczywiście, jeżeli nie doszło do skutecznego wezwania, no to wykonawca nie był zobowiązany do wprowadzenia zmian. Proszę Państwa, jest pytanie kolejne. Co ma zrobić wykonawca, jeżeli inwestor wymaga jakości towaru, usługi, za które odpowiednio nie zapłacił, na przykład zakup prefabrykatu betonowego jako beton zwykły, a żądanie wydania prefabrykatu o klasie betonu architektonicznego, znacznie droższy. Proszę Państwa, przekładając ten problem na umowy IT, problem jest następujący. Problem jest po stronie wykonawcy dobrego zdefiniowania tego, co on oferuje w ramach wykonywanej umowy. I jednocześnie dobrego na etapie analizy przedrożeniowej jakiejś specyfikacji, też jakiegoś zakresu prac, które mają być na przykład podane analizie, a na etapie realizacji no, określenia w analizie tego, co ma być ostatecznie zrealizowane. Jednym z bardzo często spotykanych nieporozumień dotyczących odbioru jest to, do czego może nas, będąc już po stronie wykonawcy, do czego może nas wzywać zamawiający. Zamawiający nie może uzależniać odbioru od dowolnie wybranych, jakichś całkowicie nieadekwatnych wymagań. Na przykład zażyczy sobie, żeby w ramach danego etapu pracy uwzględnić jeszcze coś, co nie było w nich przewidziane. On ma jedynie możliwość żądania wprowadzenia tych zmian, które stanowią jakąś nieprawidłowość wykonania umowy. Może być to na gruncie prawa autorskiego każda usterka, czyli każda obiektywna nieprawidłowość wykonanych prac, tak? Nie wiem, coś nie działa, tak? Jest niezgodne ze specyfikacją, nie realizuje funkcji, które są założone, ale nie może być to, że mi się nie podoba nieładny, brzydki interfejs, tak? Jeżeli on nie był w żaden sposób wyspecyfikowany. Bardzo często takim problemem śliskim, delikatnym jest to, czy system działa wystarczająco wydajnie. Tak? Jeżeli nie były gdzieś zastrzeżonych parametrów wydajnościowych, to zamawiający raczej będzie miał tutaj trudno wykazać, że na przykład stosunkowo słaba wydajność systemu jest nienależytym wykonaniem danego etapu prac. Jeżeli z kolei przechodząc na grunt kodeksu cywilnego, przyjmując jeden z poglądów na temat tego, co dzieje się pomiędzy przedstawieniem do odbioru a odbiorem, bo jak zwykle gdzie dwóch prawników, tam są co najmniej trzy różne poglądy, ale przyjmując jeden z sensowniejszych, wtedy przechodzimy, w momencie przedstawienia czegoś do odbioru, przechodzimy na gruncie umowy o dzieło na regulację 637 Kodeksu Cywilnego, czyli tak naprawdę zaczynamy egzekwować uprawnienie z rękojmi. To oznacza, że możemy jako zamawiający żądać usunięcia wad, tak? Jeżeli one nie zostaną usunięte, a są istotne, możemy od umowy odstąpić. Jeżeli nie są istotne, a nie zostaną usunięte, możemy żądać obniżenia wynagrodzenia, ale muszą wystąpić wady, czyli musi być w jakiś sposób praca nieprawidłowo wykonana. Samo to, że zamawiający czegoś innego oczekiwał, że on miał inne wyobrażenie, że jemu się to wszystko nie podoba, to jest za mało, żeby
żeby uzależniać od tego odbioru. On jest zobowiązany do odbioru, on ma prawny obowiązek odbioru. Zaraz jeszcze Państwu powiem, jaki jest jeden specyficzny bat na zamawiającego, aczkolwiek z dużą wątpliwością prawną działający. Proszę Państwa, jakie są skutki odbioru dla zamawiającego? No przede wszystkim traci on możliwość żądania usunięcia usterek na gruncie ustawy o prawie autorskim w trybie przewidzianym w artykule 55 ust. 1 prawa autorskiego. Moim zdaniem akurat ten przepis nie wyłącza odpowiedzialności wykonawcy za wady na podstawie rękojmi. Nie ma podstaw, aby tak twierdzić. Pani Małgorzata Kowalska pyta się, nie w pierwszej kolejności na podstawie artykułu 55 prawa autorskiego, dotyczy poprzedniej kwestii. Proszę o przypomnienie. Idziemy dalej. Proszę Państwa, wracając, jakie są skutki odbioru? Na gruncie prawa autorskiego to utrata możliwości żądania usunięcia usterek i uzależnienie od usunięcia usterek ewentualnego odstąpienia od umowy. Na gruncie artykułu 55 ust. 1 prawa autorskiego mamy dość szczególną regulację dotyczącą usuwania usterek, która według części autorów stanowi wyjątek od zasad przewidzianych w artykule 636 Kodeksu Cywilnego, według niektórych w stosunku do 637. Z pewnością nie możemy od usunięcia usterek uzależnić odbioru i na przykład skutków w zakresie zapłaty wynagrodzenia. Nie możemy też najpóźniej w momencie odbioru, część twierdzi, że już w momencie przedstawienia do odbioru, wykonywać uprawnień na podstawie 636 Kodeksu Cywilnego, czyli żądania do usunięcia nieprawidłowości w wykonywaniu, sposobie wykonywania dzieła pod rygorem odstąpienia od umowy. Z reguły z odbiorem wiążą się też inne konsekwencje dotyczące na przykład zapłaty zaległego wynagrodzenia. Kolejna sprawa. Jeżeli mamy w związku z tym, nawiązując do też pytań pani Katarzyny, które się tutaj pojawiło. Jeżeli teraz mamy dość istotne skutki związane z dokonaniem odbioru i podzielimy sobie wdrożenie, co jest powszechną praktyką z wielu różnych względów, również organizacyjnych, na etapy, pojawia nam się problem, jak zorganizować proces odbioru etapowego. W szczególności może nam się pojawić sytuacja, że na przykład odbierzemy jako zamawiający analizę przedwdrożeniową, a następnie w ramach tej w ramach realizacji już wdrożenia okaże się, że realizacja systemu według wykonanej analizy jest niemożliwa bez wniosku o zmianę, że okazuje się, że wykonawca, mówiąc kolokwialnie, dał ciała i źle zrealizował analizę, co okazało się dopiero na etapie wdrożenia. Pojawia się problem, kto ma ponieść koszty takiego wniosku o zmianę. Może się pojawić nam sytuacja, kiedy mamy wdrożenie podzielone na 5 etapów, przejdziemy śpiewający odbiór 4 etapów, ale nie przejdziemy wdrożenia 5 etapu i na nim się wysypiemy. Co z tego, że 4/5 prac zostało wykonane świetnie, kiedy ostatecznie system nie został ukończony, kiedy jednocześnie zamawiający nie dostał tego tak naprawdę, za co zapłacił, a jednocześnie większość 3/4 płatności, czy tam 4/5 płatności, albo i więcej poszło. Proszę Państwa, to jest znów kwestia, nad którą się warto pochylić przy pisaniu umowy wdrożeniowej. Ale dobrym rozwiązaniem jest po pierwsze wprost zaadresowanie kwestii, że jeżeli pojawi się konieczność zmiany wcześniej wykonanych prac, jeżeli się pojawi konieczność wniosku o zmianę w odniesieniu do wcześniej wykonanych prac, które zostały wadliwie wykonane przez wykonawcę, ale które
które to wady dopiero ujawniły się po dokonaniu odbioru w czasie realizacji dalszych prac, to zostaną one na przykład wykonane na koszt wykonawcy, czyli innymi słowy nie będzie nimi obciążany zamawiający. Jednocześnie warto zastanowić się nad rozwiązaniem takim, aby wprowadzić możliwość odstąpienia od jakiejś funkcjonalnej części, tak? Czyli innymi słowy możliwość odrzucenia, niedokonania odbioru i odstąpienia od umowy, przynajmniej w części, która jest jakąś samodzielną całością. Innymi słowy nie przeinwestujemy, nie wyrzucimy za dużo pieniędzy. Już mówię, o czym mówię. Załóżmy, że mamy wdrożenie składające się z analizy wdrożeniowej, kilku etapów realizowanych na etapie wdrożenia. Posypie nam się jeden z ostatnich. Warto sobie zapewnić możliwość prawdopodobnie nie do wynegocjowania odstąpienia od umowy w całości. Jeżeli nie w całości, to przynajmniej w tej części dotyczącej realizacji analizy przedwdrożeniowej, również w odniesieniu do przyjętych, zaakceptowanych etapów. Pytanie od pana Nowego. Często zamawiający chce zawrzeć w cenie wdrożenia jakieś drobne poprawki, których nie jest w stanie zdefiniować na etapie tworzenia specyfikacji początkowej, która będzie w stanie określić podczas odbioru. Czy można to jakoś ująć w umowie wdrożeniowej bezpiecznie dla obu stron? Na przykład modyfikacje nie więcej niż 10% systemu. To jest kwestia negocjacyjna. Z punktu widzenia typowych metodyk wdrożeniowych, tak? Jeżeli wprowadzamy zmiany w czymś, co już zostało odebrane, powinniśmy to zrobić na podstawie wniosku zmiany. Ale wracając do pana pytania. Zazwyczaj i w kilku przypadkach tak zrobiłem, albo przyznając na przykład zamawiającemu pulę godzin do wykorzystania na pewne drobne prace w trakcie realizacji wdrożenia, albo przyznając pewną pulę pieniężną na osobno wyceniane wnioski o zmianę, albo na to, że mogą się pojawić żądania, jeżeli druga strona to zaakceptuje, ale one nie mogą przekroczyć na przykład iluś tam procent budżetu wycenianych w oparciu o, nie wiem, kosztochłonność, liczbę osobodni poświęconych na realizację tych prac. Sposobów zrobienia tego jest kilka, natomiast warto to wyraźnie zaadresować w umowie. Na przykład kiedyś miałem do czynienia z wdrożeniem, które było realizowane w dosyć nietypowy sposób od strony organizacyjnej. Mianowicie analiza przedwdrożeniowa miała wprawdzie charakter konkretnej pracy, tak, wykonania umowy o dzieło, ale już sama realizacja wdrożenia przebiegała pod dosyć ścisłą kontrolą zamawiającego i była rozliczana tak naprawdę na zasadzie time and materials. Jednocześnie strony przewidziały sobie, że zgodnie z szacunkami realizacja tego, jeżeli nie pojawią się dodatkowe wnioski, czy dodatkowe żądania ze strony zamawiającego, zajmie określoną pulę godzin. Zamawiający przewidział sobie tam jednocześnie możliwość wprowadzenia dodatkowych prac, na którą miał pulę godzin do wykorzystania w każdym miesiącu realizacji wdrożenia. Pula ta przechodziła w cyklach 3-miesięcznych na kolejny miesiąc, jeżeli nie została wykorzystana. Jeżeli przez 3 miesiące dane godziny nie zostały wykorzystane, to przepadały, nie miał już możliwości skorzystania z tego rodzaju dodatkowych godzin i z tego rodzaju dodatkowych świadczeń. Proszę Państwa, kolejna sprawa i kolejny blok tematyczny to kwestia czasowego zakresu licencji. Oczywiście umowa licencyjna jest skomplikowana. Jest taki artykuł pochodzący jeszcze z lat 90. opublikowany w Przeglądzie Prawa Handlowego, będący polemiką z wcześniejszym artykułem innego prawnika, który kończy się tymi zdaniami, że umowa licencyjna rzeczywiście wywołuje wiele wątpliwości. Szkoda, że autor tekstu żadnej z nich nie dostrzegł. Innymi słowy, większość tych wątpliwości nie została do dziś dnia rozwiana. Proszę Państwa, umowa licencyjna jest dosyć złożona. Jednym z elementów, które budzi wątpliwości, jest czas jej trwania. Rozwiązaniem domyślnym ustawy jest udzielenie licencji na czas lat 5. Ostatnio zapewne słyszeli Państwo o głośnym wyroku Sądu Najwyższego dotyczącym eksploatacji pewnego oprogramowania nielegalnie przez urzędy marszałkowskie. Wyrok jest sprzed dosłownie kilku dni.
dotyczy według mojej wiedzy, mogę się mylić co do stanu faktycznego, sytuacji, w której strony przewidziały sobie w umowie wprawdzie licencję, ale nie napisała ani słowa o czasie jej trwania. W związku z tym, zgodnie z artykułem 66 ust. 1 prawa autorskiego, licencja wygasła po upływie lat 5. Sam się spotkałem co najmniej kilka razy w praktyce zawodowej z przypadkiem, kiedy bardzo duży zamawiający, powinien być bardzo profesjonalny, nie zadbał sobie o proste postanowienie w umowie, że licencja jest udzielana na czas na przykład nieoznaczony i nie zawierając żadnych postanowień odnoszących się do czasu jej trwania, doprowadził do sytuacji, w której umowa wygasła po upływie lat 5. Proszę Państwa, ten 5-letni okres obowiązywania oczywiście dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, kiedy strony nie określą w żaden inny sposób czasu trwania umowy licencyjnej. Umowa licencyjna może być zawarta na czas krótszy niż 5 lat, dłuższy niż 5 lat, może być zawarta na czas nieoznaczony. Ze względu na kwestie wypowiedzenia często praktykowane jest na przykład zawarcie na czas oznaczony 5 lat, po którym ta umowa przekształca się w umowę licencyjną na czas nieoznaczony. Strony mają tutaj pełną swobodę, tylko powinny to w umowie określić. Jeżeli nie określą, w grę wchodzi regulacja ustawowa. Sama umowa licencyjna zawsze może być wypowiedziana. To jest coś, o czym powinniśmy pamiętać. Jest wprawdzie, za chwileczkę o nim powiem, pogląd odmienny, ale jest on dosyć ekstremistyczny, tak to można nakreślić. Natomiast jako zasadę możemy przyjąć następujące założenie. Umowa licencyjna jest umową, która tworzy zobowiązanie bezterminowe, albo bezterminowe o charakterze ciągłym. W związku z tym, jeżeli ma ona charakter bezterminowy, jeżeli ma wiązać strony nie przez czas oznaczony, a przez czas bliżej nieokreślony, zawsze może być wypowiedziana. Nie ma możliwości skonstruowania licencji, to się czasami spotyka w tekstach umowy, nie ma moim zdaniem możliwości skonstruowania licencji niewypowiadalnej. Ostatnio wprawdzie w tej kwestii odmiennie wypowiedział się dr Targosz w komentarzu, który się ma lada chwila ukazać nakładem Wolters Kluwer. Natomiast no jest to pogląd, który wywraca tak do góry nogami całe prawo cywilne, w związku z tym mam wrażenie, że z całym szacunkiem dla doktora Targosza jest to jednak pogląd, którego nie powinniśmy akceptować, przynajmniej nie powinniśmy na niego stawiać pieniędzy. Do tego się tak naprawdę kwestia sprowadza. Umowę licencyjną zawartą na czas nieoznaczony możemy wypowiedzieć zawsze, przy czym ustawa reguluje nam jedynie wypowiedzenie jej przez licencjodawcę, wprowadzając jednocześnie dosyć długi czas wypowiedzenia. Jeżeli mamy umowę licencyjną zawartą na czas nieoznaczony, możemy ją nazwać dowolnie, bezterminową, wieczystą, tak? Cokolwiek, co wskazuje na czas, na brak granic czasowych obowiązywania umowy licencyjnej, może ona być zawsze wypowiedziana przez licencjodawcę bez podania przyczyn, z tym, że z zachowaniem długiego, bo rocznego, co najmniej rocznego terminu wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia umowy licencyjnej to jeden pełny rok kalendarzowy ze skutkiem na koniec grudnia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym doszło do wypowiedzenia umowy licencyjnej. Czyli jeżeli ja bym dzisiaj wypowiedział jako licencjodawca umowę licencyjną, to ona by wygasła z upływem dnia 31 grudnia 2015 roku. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o umowę licencyjną zawartą na czas krótszy niż na czas 5 lat albo na czas krótszy, ustawa nie przewiduje możliwości jej wypowiedzenia bez podania przyczyn przez licencjodawcę. Tu się pojawia troszkę problem podobny do znanego tym z Państwa, którzy są prawnikami, problemu odnoszącego się do wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony. Generalnie można przyjąć, że może być kwestionowane prawo do wypowiedzenia umowy licencyjnej zawartej na czas oznaczony krótszy niż 5 lat bez podania przyczyn. Jeżeli natomiast zastrzeżemy takie przyczyny, jeżeli nie określimy, że na przykład można wypowiedzieć umowę w przypadku, nie wiem, naruszenia prawa przez licencjobiorcę, będą one łatwiejsze do obrony. I wreszcie mamy trzecią grupę umów licencyjnych, mianowicie umowy zawarte na czas dłuższy niż 5 lat. Umowy te wygasają z
upływem terminu w nich oznaczonego, tu nie mamy takiej sytuacji jak w przypadku najmu, który zawarty na czas dłuższy niż 10 lat po upływie tego terminu uważa się za zawarty na czas nieznaczony. Tu mamy zgaśnięcie umowy licencyjnej z upływem terminu, który jest oznaczony w umowie, czyli jeżeli zawieramy umowę na 7 lat, to ona gaśnie po upływie lat 7, ale po upływie 5-letniego okresu dla potrzeb wypowiedzenia traktowana jest tak, jak umowa zawarta na czas nieznaczony, czyli może być wypowiedziana z tym, że rocznym terminem wypowiedzenia. Innymi słowy, nie jest rozwiązaniem problemu wypowiadalności umowy licencyjnej określenie, że umowa jest zawarta na przykład czas ochrony autorskich praw majątkowych, tak, czy na 100 lat, tak, ale nie krócej niż na czas ochrony autorskich praw majątkowych. To są postanowienia z praktyki. One nie wyeliminują nam możliwości wypowiedzenia umowy po upływie lat 5. Ustawa reguluje wypowiedzenie umowy wyłącznie przez licencjodawcę. W odniesieniu do licencjobiorcy należało przyjąć ogólną regułę wynikającą z artykułu 365 ze znaczkiem 1 Kodeksu Cywilnego, czyli innymi słowy możemy wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieoznaczony bez podania przyczyn ze skutkiem natychmiastowym. Nie ma podstaw do zastosowania przepisu ustawy, no chyba że w umowie w jakiś sposób ograniczymy sobie uprawnienie do wypowiedzenia umowy licencyjnej. Proszę Państwa, czy to uprawnienie można w jakiś sposób wyłączyć, ewentualnie ograniczyć? Czy dopuszczalne jest na przykład wprowadzenie postanowienia przewidującego, że umowa licencyjna może być wypowiedziana tylko na przykład z ważnych przyczyn, tak? Albo że określimy zamkniętą listę przypadków, w przypadku których możemy wypowiedzieć umowę. W mojej ocenie nie. W mojej ocenie wszystkie te postanowienia będą mogły być kwestionowane w oparciu o artykuł 365 znaczkiem 1 Kodeksu Cywilnego. Celem tego przepisu jest uniknięcie sytuacji, kiedy pojawi się zobowiązanie, które będzie wiązać strony wieczyście. Chodzi o to, żeby nie tworzyć sztucznych konstrukcji i nie tworzyć tak naprawdę najmu o skutkach analogicznych jak przeniesienie własności. Innymi słowy, jeżeli mamy stosunek zobowiązaniowy o charakterze ciągłym, który nie jest określony w czasie, musimy mieć możliwość jego przerwania. Jeżeli zapewnimy sobie możliwość jego przerwania tylko w ograniczonych przypadkach, to one mają to do siebie, że one się mogą ziścić, a mogą się nie ziścić. W związku z tym, nawet jeżeli ich ziszczenie się jest prawdopodobne, tego typu limity mogą być, ich skuteczność, ich ważność może być kwestionowana. Można natomiast wprowadzić do umowy postanowienie, w której druga strona zobowiąże się do niewypowiadania umowy licencyjnej. Tak? To znaczy, że na przykład licencjodawca zobowiąże się, że wprawdzie przysługuje mu zgodnie z przepisami ustawy uprawnienie do wypowiedzenia umowy, ale zobowiązuje się, że z tego uprawnienia nie skorzysta. A jeżeli skorzysta, to na przykład zobowiązany będzie do zwrotu określonych świadczeń, do zwrotu opłaty licencyjnej uzyskanej od licencjobiorcy, do na przykład pokrycia kosztów migracji systemu, do innych tego typu działań, które zniwelują dla licencjobiorcy ryzyko ekonomiczne tego, że druga strona wypowie umowę. Takie rozwiązanie jest nietypowe z punktu widzenia konstrukcji cywilistycznych, ale ma pewną podstawę w przepisach prawa autorskiego. Mianowicie zawarty jest tam przepis, o którym się z reguły zapomina, a który jest dosyć nietypowy z punktu widzenia tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni na gruncie kodeksu cywilnego. Mianowicie przepis ten stanowi, że jeżeli mamy do czynienia z umową licencyjną, jeżeli wypowiadamy albo odstępujemy od umowy, to każda ze stron wypowiadając lub odstępując od umowy jest uprawniona do żądania od drugiej strony tego, co tamta strona jej świadczyła. Innymi słowy, przepisy prawa autorskiego przynajmniej w dużej części zrównują skutki wypowiedzenia umowy i odstąpienia od umowy, czyli innymi słowy zrównują sytuację, kiedy doszło do przeniesienia autorskich praw majątkowych, odstępujemy od umowy, prawa wracają do pierwotnie uprawnionego, a on jest zobowiązany do zwrotu wynagrodzenia, sytuacją, kiedy kończy się stosunek zobowiązaniowy, innymi słowy umowa przestaje obowiązywać na przyszłość, również wówczas pojawia się zobowiązanie do zwrotu świadczeń.
Przepis ten jest dosyć, że tak powiem, mało wyeksplorowany zarówno w orzecznictwie, jak i w nauce prawa. Dopiero teraz może pojawiają się publikacje, które są jakąś próbą doktrynalnej analizy tego przepisu i w ogóle ustalenia, z czym mamy tutaj do czynienia, czy mamy rzeczywiście obowiązek zwrotu oświadczeń, czy nie. Natomiast o przepisie tym warto pamiętać, jeżeli przez przypadek, będąc wykonawcą na etapie formułowania umowy, żeby dać postanowienie, które normalnemu prawnikowi wydaje się superfluum, czyli żeby dać postanowienie, że każda ze stron wypowiadając umowę nie jest zobowiązana do zwrotu świadczeń, które uzyskała na jej podstawie, a z drugiej strony będąc zamawiającym, żeby po pierwsze unikać tego typu postanowień, a w razie na przykład groźby nie skorzystacie z naszego serwisu, to wam wypowiemy licencję, bo tak to czasami wygląda w praktyce, żeby pamiętać o tym przepisie, tak, to nam zwróćcie wynagrodzenie i zastanowimy się jeszcze, czy nie macie jakichś tutaj szkód, które nam wyrządziliście i które powinniście naprawić. Proszę Państwa, i wreszcie kwestia ostatnia i ostatniego bloku tematycznego, mianowicie kwestie odpowiedzialności. Oczywiście wszyscy Państwo znają możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności, czy to dotyczące postaci odpowiedzialności, rzeczywiście poniesione straty, utracone korzyści, czy to dotyczące wyłączenia odpowiedzialności za określone elementy, czy też określone okoliczności, za które dłużnik odpowiada, na przykład kwestie odpowiedzialności za szkody wywołane przez błędy, które się pojawiają w oprogramowaniu. Jedno z najbardziej standardowych postanowień, o którym wykonawca z reguły nie zapomni. Może to być ograniczenie, znów standardowe rozwiązanie umowne, może to być ograniczenie odpowiedzialności kwotowe, także ktoś odpowiada z reguły do 100%, to jest ten punkt wyjścia, z reguły do 100% wartości umowy. Natomiast to, do czego chciałem Państwa zachęcić, to nie zostawianie tej sprawy wyłącznie prawnikom. Tak? Jest to oczywiście ta część umowy, która jest chyba najbardziej prawnicza, ale która jednocześnie powinna być napisana pod w ścisłym porozumieniu z biznesem. Mówiąc krótko, postanowienie dotyczące odpowiedzialności określają ryzyko stron w razie niepowodzenia projektu. Jeżeli to ryzyko będzie wyższe, to oczywiście cena za projekt będzie wyższa. Jeżeli to ryzyko będzie niższe, to jest większe pole do chociażby negocjacji cenowych. Obstawanie przez zamawiającego za wyśrubowanymi zasadami odpowiedzialności, za bardzo wysokimi karami umownymi, nie wiem, na przykład progresywnymi, tak, za... Znam jeden przypadek, w którym dotyczący umowy serwisowej, w którym progresywne kary umowne były w ten sposób skonstruowane, że tak naprawdę po 24 godzinach niedziałania systemu i nieusunięcia usterki po upływie terminu wykreślonych w umowie wykonawca mógł się tak naprawdę, serwisant w tym wypadku mógł się tak naprawdę zwijać i zamykać przedsiębiorstwo, oczywiście przy założeniu, że stąd nie zmiarkowałby kary. Presja na wysokie kary, na wysoki poziom odpowiedzialności nie zawsze ma sens, dlatego że gdzieś tam znajdzie odzwierciedlenie w wycenie, którą wykonawca nam przedstawi jako zamawiającemu. Znajdzie odzwierciedlenie w tym, że on będzie chciał po prostu za to wdrożenie więcej, bo większe ponosi ryzyko. Dlatego zachęcam Państwa przede wszystkim do zastanowienia się, gdzie, w jakim koszyku, czy w jakim koszyku schowaliśmy jajka, gdzie pojawiają się te problemy, których chcemy uniknąć. One mogą być bardzo różne w zależności od charakteru umowy, przedmiotu świadczenia, okoliczności, które się tam pojawiają. Tytułem przykładu można wskazać na jedną kwestię dosyć prostą i oczywistą i dosyć powtarzalną. Jeżeli realizujemy wdrożenie i to wdrożenie z jakiegoś punktu widzenia się posypie, no to oczywiście jako zamawiający poniesiemy pewne straty. Te straty wynikają z tego, że na przykład kupiliśmy określone oprogramowanie, kupiliśmy system, on stoi bezczynnie, ponosimy koszty finansowania zakupu, mamy jakiś realny uszczerbek w majątku, albo ponieśliśmy nakłady na zatrudnienie personelu, nawet prawnika do wynegocjowania określonej umowy.
ale bardzo trudno nam będzie wykazać, że na przykład to, że wdrożenie się nie powiodło i nie osiągniemy ekonomicznych efektów, których spodziewaliśmy się po wdrożeniu, na przykład redukcji kosztów działania firmy, bo wdrożyliśmy dobrego i drogiego ERP-a, z reguły przed sądem nie wykażemy, że mamy tutaj utracone korzyści, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca. To jest rozważanie czysto hipotetyczne. Tak? Ile tak naprawdę, gdyby ten system się udało wdrożyć, gdyby wdrożenie osiągnęło powodzenie, rzeczywiście tych oszczędności by było i czy rzeczywiście te korzyści pojawiłyby się rzeczywiście. Z reguły wykazanie czegoś takiego poza jakimiś wyjątkowymi sytuacjami będzie bardzo ciężkie. Z reguły sąd będzie twierdził, że nie ma tutaj adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy nienależytym wykonaniem zobowiązania, a korzyściami, których od niej się nie spodziewał się zamawiający. Po co o tym mówię? Mianowicie, jeżeli mamy taką sytuację, na etapie negocjacyjnym można sprzedać bardzo lubiane przez wykonawców wyłączenie odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Właśnie z tego powodu, że z reguły i tak jak przyjdzie co do czego, do tych korzyści nie będziemy w stanie ani wykazać, ani dokumentować ich w związku z niewykonaniem zobowiązania. Natomiast są przypadki, kiedy tak naprawdę nie będziemy w stanie wykazać żadnej realnej straty, natomiast nasza szkoda będzie polegać właśnie na utraconych korzyściach. Proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy mamy jakiś system transakcyjny, nie wiem, niech to będzie nawet najbardziej trywialna sprawa, coś obsługującego duży sklep internetowy i ze względu na błąd w serwisowaniu system nie działa przez zamiast przewidzianych 4 godzin przez 7 dni. No więc przez 7 dni nie są realizowane obroty, przez 7 dni zamawiający nie osiąga tutaj zysku. I na czym polegają jego szkody? No tak naprawdę tylko i wyłącznie na utraconych korzyściach. No system nie działał, tak? To nie oznacza, że on musiał coś z tym zrobić, że musiał wydać na pracowników, że musiał jeszcze na tym etapie przynajmniej wydać na prawników, ale on przez ten czas nie zarobił i jest w stanie wykazać związek pomiędzy tym, że nie zarobił, a tym, że wykonawca nienależycie wykonał swoje zobowiązanie. W związku z tym ten element negocjacyjny zaczyna być istotny. Ten element odpowiedzialności to nie jest już coś, co możemy sobie odpuścić z automatu, bo później okaże się, że poza jakimiś wylimitowanymi karami umownymi tak naprawdę wykonawca nie ponosi realnej odpowiedzialności za to, że system się posypie. Na etapie umów serwisowych, czy na etapie serwisowania systemu kwestia wysokości odpowiedzialności może mieć natomiast znaczenie kluczowe, bo w praktyce okazuje się, że jeżeli mamy firmę serwisową, która ma określony zasób konsultantów, określony zasób serwisantów działających na danym terytorium, to jeżeli coś się posypie, tak, jeżeli się coś posypie u więcej niż jednego klienta, to nie pojadą tam, gdzie mają wyższe kary umowne, gdzie mają wyższe limity odpowiedzialności. Także tam jest o co walczyć, tam jest rzeczywiście element, o który warto się starać na etapie wdrożenia, natomiast niekoniecznie i nie zawsze. I wreszcie, proszę Państwa, ostatnia sprawa związana z kwestią odpowiedzialności, o której się rzadko pamięta w praktyce, która no, czasami jednak pojawia się w sporach. Mianowicie głównym świadczeniem ze strony zamawiającego, oczywiście poza tym, że on musi zapłacić za wykonanie wdrożenia, jest to, że on ma współdziałać przy jego realizacji. On musi dostarczyć wykonawcy wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji wdrożenia, do tego, żeby on musi z nim współdziałać, żeby wykonawca miał dostęp do jego pomieszczeń, do nie wiem, systemu informatycznego, jeżeli jest to niezbędne i do innych rzeczy, które są konieczne dla realizacji wdrożenia. Ponieważ w realizacji wdrożenia są zaangażowane z reguły duże zespoły i w różny sposób to wygląda, ten obowiązek współdziałania jest z takim elementem, który generuje po stronie zamawiającego dosyć spore ryzyko. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, w którym wdrożenie zaczyna iść źle, najprostszym i najbardziej rozsądnym działaniem
działaniem zamawiającego, zaraz odpowiem na pytanie. Najprostszym działaniem zamawiającego jest próba wykazania braku, najprostszym działaniem wykonawcy jest próba wykazania braku współdziałania. Mianowicie powtarzające się monity, a czemu jeszcze nie ma sprzętu, nawet jeżeli on nie jest koniecznie bardzo potrzebny, a czemu nie dostarczycie nam tego, siam, tego, owego. I w ten sposób tworzy się story, które później można sprzedać przy przy okazji rozliczania kontraktu. Tym ryzykiem związanym z brakiem współdziałania jest to, że wykonawca zdecyduje się zażądać wynagrodzenia za niewykonany system, wynagrodzenia w całości, w pełni i odstąpi od umowy, powołując się na brak naszego współdziałania, że jednocześnie powoła się, mówiąc krótko, na artykuł 639 i 640 kodeksu cywilnego. Spotkałem się przy okazji z moim zdaniem nie do końca prawidłową praktyką, ale spotkałem się z tezą, że takim brakiem współdziałania jest na przykład również niedokonywanie odbioru, opóźnianie odbioru prac, niewykonanie zobowiązań zamawiającego w tym przypadku. To może prowadzić do naprawdę nieprzyjemnych konsekwencji ekonomicznych. Może się okazać, że na początkowym etapie brak współdziałania, na przykład brak współdziałania na etapie analizy przedwdrożeniowej, może nas kosztować równowartość całego procesu wdrożenia, tak? I jeszcze jednocześnie nie uzyskamy za to niczego. Jest to jednocześnie przepis, który w mojej ocenie jest po stronie zamawiającego pierwszym, który należałoby wyłączyć w odniesieniu do postanowienie dotyczących odpowiedzialności. Jako pierwszy, który należałoby sprawdzić przy realizacji umowy i wykluczyć możliwość powołania się na niego przez wykonawcę. Oczywiście w przypadku, w którym wykonawca realizuje, doznaje przeszkód, angażuje czas i nie jest w stanie wykonać zobowiązania, możemy sobie jakoś tę kwestię uregulować, na przykład zapłacić za wykonaną pracę przy rozstaniu, ale nie doprowadzić do sytuacji, kiedy będziemy musieli ponieść cały koszt systemu w sytuacji, w której wykonawca jeszcze wykonał coś bardzo niewielkiego i jest to tylko początek pracy. Pytanie. Wdrażam system CRM w oparciu o licencję open source. Umowa dotyczy instalacji oprogramowania zamawiającego, wdrożenie serwisu przez 2 miesiące po uruchomieniu. Ponieważ jest to system, do którego co jakiś czas ukazują się aktualizacje. Co w sytuacji, gdy zamawiający po upływie umowy współpracy i serwisów gra aktualizacje, które spowodują posypanie się systemu? Czy ma prawo oczekiwać naprawy systemu przeze mnie w ramach na przykład rękojmi i jak długo to trwa? Moim zdaniem nie, dlatego że on sam ponosi odpowiedzialność za wystąpienie wady, tak? Odpowiedzialność z tytułu rękojmi dotyczy tylko i wyłącznie prac wykonanych w ramach, jeżeli wchodzi w rachubę, prac wykonanych w ramach umowy o dzieło. Te prace to nie było to oprogramowanie, które się posypało, a to był sposób jego instalacji i uruchomienia, tak? Konfiguracji. W związku z tym zamawiający ma prawo od nas żądać usunięcia problemów, tylko jeżeli dotyczy to tego fragmentu, tak? To znaczy, jeżeli wykaże nam, że wystąpiła wada w sposobie, w jakim my zainstalowaliśmy to oprogramowanie i wykonaliśmy jego konfigurację, a nie, że wystąpiła sama wada w oprogramowaniu, które jest licencjonowane przez osobę trzecią. Proszę Państwa, nasz webinar pomału dobiega końca. Czy są jeszcze jakieś pytania na czacie? Jeżeli nie ma więcej pytań, bardzo Państwu dziękuję za uwagę i udział w naszym webinarze. Do usłyszenia, do zobaczenia.